z księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Zstąpiłeś. Przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy, zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. W 2002 roku nasza polska reprezentacja w piłce nożnej grała na mundialu w Korei i Japonii. Jak to niestety się zdarza, przegraliśmy pierwszy mecz otwarcia z Koreą Południową 2-0. Trener Jerzy Engel po tym meczu był zdenerwowany na zawodników. Mówił do nich tak: nie lubię przegrywać, nienawidzę przegrywać, ale jeszcze bardziej nienawidzę, kiedy ta porażka nie wzbudza w was żadnej złości, takiej normalnej, sportowej złości. Bo bez tej złości wy nie wygracie nawet pół meczu. Pół meczu nie wygracie bez tej złości. Moi kochani, dzisiaj słyszymy słowa proroka Izajasza, który pisze tak: czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Tak, nasze serca w pewnym momencie stają się nieczułe, także już nie czujemy żadnej złości na to, że upadamy. Nie czujemy żadnej złości na nasz grzech. Kochani, ja też nienawidzę przegrywać, nie lubię grzeszyć, ale jeszcze bardziej nienawidzę, kiedy ten grzech przestaje wzbudzać we mnie złość, taką duchową złość, która sprawia, że kolejny raz chcę podjąć walkę właśnie z tym grzechem. Kochani, istotą chrześcijaństwa nie jest bezgrzeszność. Najważniejsze w naszej wierze nie jest to, żeby być bezbłędnym, idealnym. Ale najważniejsze jest właśnie to, żeby powstawać. Najważniejsze jest to, że nieważne, ile razy zgrzeszysz, żebyś za każdym razem potrafił i chciał się podnieść. Zaczynamy Adwent. Czas nie tylko przygotowania na przyjście Pana Jezusa, nie tylko przygotowania na Boże Narodzenie, ale czas nawrócenia. Bo to właśnie nawrócenie jest tym naszym najlepszym przygotowaniem na przyjęcie Jezusa, który przyjdzie do naszych serc. Nawrócenie wiąże się ze spowiedzią. I warto w miarę możliwości, jak będzie tylko to możliwe, pójść do spowiedzi. I takie jest zadanie dla nas na najbliższe dni. Pójść do spowiedzi, skorzystać z sakramentalnej spowiedzi. Ale kochani, zwróćcie uwagę na to, czy w waszym sercu jest taka normalna, duchowa złość na swój grzech. Czy jest to mocne, silne postanowienie poprawy, które mówi ci: tak dalej już się nie da. Nie mogę ciągle przegrywać, nie mogę ciągle zgadzać się na porażkę. Pomyśl dzisiaj o tym i wzbudź w sobie tę złość, bo bez tej złości
Nie wygrasz życia wiecznego.